Dzień dobry. Chyba udała mi się bardzo ważna rzecz. Udało mi się zrozumieć, jaka jest natura światła. Słuchałem swojego poprzedniego filmiku i powiedziałem tam o tym, jak kwant energii wyzwolony podczas syntezy atomów w cząsteczkę wody, jak ten kwant powoduje błysk promieniowania elektromagnetycznego, czyli światła, i to światło rozprzestrzenia się w przestrzeni, tak, i to jest dobrze. Rozprzestrzenie się w przestrzeni w postaci kuli, powierzchni kulistej. Powiedziałem tam, że w związku z tym, zapytałem, czy w związku z tym zmniejsza się gęstość tej energii, czyli nie pamiętam już dokładnie sformułowania, jakiego użyłem, ale moc, praca, siła. Tak chyba powiedziałem, że i moc, i praca, i siła się zmniejszają w związku z tym. I tutaj mi się teraz nasunęła taka myśl, że właśnie jeżeli chodzi o światło, to ponieważ fala elektromagnetyczna jest czymś innym niż fala na wodzie, to dlatego właśnie jest inaczej, niż by się wydawało. Bo na przykład fala na wodzie, jak się rozprzestrzenia, to im szerzej, im większe kręgi zatacza, tym jest niższa. Jej energia jest mniejsza. Natomiast taką niezwykłą właściwością światła jest to, że ta energia, rozprzestrzeniając się, nie zmniejsza swojej amplitudy. To znaczy sama moc, samo, nie wiem jakiego sformułowania użyć w tym momencie, żeby było dobrze, natomiast ilość tej energii nie zmniejsza się. Czyli każda cząsteczka wody, która powstała, rozprzestrzeniła we wszechświecie kulistą falę energii, tą samą. Także jak gęstość energii jest może mniejsza, bo na większej kuli ta sama energia, to na większej kuli będzie mniejsza gęstość tej energii. Tak. Natomiast energii we wszechświecie jest tyle, znaczy nie tylko tyle, bo to nie tylko woda powstała we wszechświecie, ale z syntezy cząsteczek wody, to energii jest tyle, ile jest cząsteczek wody. Jeżeli we wszechświecie jest 1000 ton wody, oczywiście nie jest tyle, tylko już dużo więcej, ale jeżeli jest 1000 ton wody, to w tym związku z tym tej energii jest tyle, ile w tym 1000 ton cząsteczek. Można to wyrazić w molach, czyli w ilości cząsteczek, i w związku z tym tej energii będzie tyle, że dla każdej cząsteczki byłoby tyle samo energii potrzeba. Można w związku z tym oczywiście gdybyśmy potrafili liczyć tak ogromne liczby, gdybyśmy znali ilość cząsteczek we wszechświecie, które powstały, to znalibyśmy energię tego wszechświata. Czyli energia, która powstała, znaczy energia, która została włożona w powstanie świata, jest niezmienna. On powstał i teraz już ta energia się tylko przekształca. Natomiast energii jest tyle, ile w ten wszechświat włożono.
nikt do niego już energii nie dodaje. Tyle jest w nim energii, ile było na początku. Zmieniają się tylko jej formy. Dziękuję.